Jak podwyższyć ceny i wciąż zostać na rynku, czyli wciąż sprzedawać? Zadajecie takie pytania. Dzisiaj zmierzymy się z odpowiedziami. A nazywam się Bernard Fruga. Jestem trenerem zarządzania. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. No to jak podwyższyć ceny? Jak wygląda ta dźwignia, ten lewarek, który podniesie ceny do góry? Myślę, że jest kilka sposobów. Można nawet jest kilkanaście, ja tutaj o czterech powiem, które mogą być dla Ciebie przydatne, które wynikają z mojego doświadczenia, doświadczenia moich klientów. Pierwsza podpowiedź to podwyższać ceny dla nowego klienta. Jest to najprostsza ścieżka. Bo jeżeli mam stałego klienta, jeżeli co pół roku, czy co roku, co dwa lata ten klient zwraca się do mnie ze zleceniem i od wielu lat robię to samo zlecenie na podobnym poziomie cenowym, to oczywiście ceny można podwyższyć, ale jest to trudne. Jeżeli przychodzi ktoś nowy i mówi, Szanowny Panie, czy może mi Pan zrealizować takie, a takie rozwiązanie? Mogę w taki, a taki sposób, będzie to kosztować tyle i tyle, prawda? Klient oczywiście może się zdecydować lub nie, natomiast dostał ofertę cenową. To oczywiście w takiej sytuacji, gdy moje ceny nie są publikowane. No w mojej branży nie mam takiej potrzeby, żebym za moje usługi doradcze wywieszał gdzieś ceny i mówił dokładnie, ile kto zapłaci. Ale być może też w Twojej sytuacji, jeżeli nie sprzedajesz do klienta masowego, nie masz potrzeby ujawniania cen, te ceny mogą być indywidualnie negocjowane. Czyli nowy klient, nowa cena to najprostszy sposób podwyższania cen. W którymś tam momencie większość Twoich klientów to będą ci klienci, którzy już weszli do kontraktu, do współpracy z Tobą na nowych warunkach cenowych, i wtedy większość będzie już na, na nowych cenach. Co jeszcze możemy zrobić? żeby podwyższyć nasze przychody, czyli żeby sprzedawać nasze produkty, rozwiązania na wyższych cenach. Stopniowanie cen. To jest kolejna podpowiedź. Jeżeli tego jeszcze nie stosujesz, to zalecam, żeby poeksperymentować, żeby to zrobić. Czyli trzy stopnie cenowe. Cena dobra, cena lepsza i cena najlepsza. Ktoś mówi, no ale może mi pan tutaj wyświadczyć jakąś taką prostą usługę doradczą, po prostu porozmawiamy. Tak, oczywiście tutaj usługa doradcza będzie kosztować tyle, a tyle, czy tam seria usług doradczej będzie tyle, a tyle, no, czy mogę kupić wersję podstawową państwie, Państwa produktu, tak? Proszę bardzo, to jest, ta, to jest ta cena. Ale zachęcamy, żeby Pan, żeby Pani skorzystała z czegoś lepszego. Tu mamy pełniejsze rozwiązanie, rozwiązanie, które lepiej zaspokoi Państwa potrzebę, w cenie nieco lepszej, tak? Lepszej dla nas, w cenie wyższej, tak? Czy cena najlepsza, najlepsza, czyli to rozwiązanie, które jest na skali premium. Myślę, że w niemal każdej branży jest taka możliwość, żeby stopniować ceny, zależnie od tego, jakie są produkty. Zresztą i w tych produktach, które ja sprzedaję, też które nabywam, jest tego typu polityka robiona. Pamiętam, że wiele lat temu kupiłem licencję na aplikację Precji, onlineową, świetną do prezentowania. Zapłaciłem już, nie pamiętam, 50 czy tam 40 dolarów za roczną licencję. I potem z czasem po roku czy po dwóch latach zobaczyłem, że producent tej aplikacji wprowadził pakiety cenowe. Ja się znajdowałem na jakimś podstawowym. Okazało się, że zostałem z jakimiś podstawowymi też funkcjami tego software'u. Wprowadził nowe funkcje, ale już w lepszej cenie. Potem wprowadził jeszcze wspanialsze funkcje, w jeszcze lepszej cenie. Ja oczywiście miałem zawsze wybór, żeby zostać w mojej pierwotnej cenie albo skorzystać z coraz lepszych funkcji, ale już w nieco wyższej cenie. I tutaj w takiej sytuacji była możliwość sięgnięcia głębiej do mojej kieszeni, gdybym chciał skorzystać z tych dodatkowych funkcji. Być może to dla Ciebie też będzie podpowiedź, żeby pójść w tą stronę. Co jeszcze? Co jeszcze poza nowymi cenami nowych klientów i poza stopniowaniem cen? Myślę, że warto też powiedzieć o sposobie wprowadzania podwyżek. Mianowicie zalecam tutaj dyplomację i ostrożność. Czyli jeżeli Zdecydujesz się podwyższyć ceny stałym klientom. Czyli mówisz, dobrze, no nowym podwyższam, ale to nie wystarcza, bo głównie bazuję na stałych klientach. Mam stopniowanie cen, ale wciąż z jednej półki cenowej wszystko schodzi, no, jestem zmuszona podwyższyć wszystkim ceny. To radzę to przemyśleć, ale radzę też powoli to wprowadzić, czyli zakomunikować, przygotować grunt. To najlepiej zrobić. Więc dobre relacje z klientami w sposób nieformalny, gdzieś przy kawie, gdzieś przy nieformalnym spotkaniu, mówić o tym, że zamierzasz podwyższyć ceny, że już ceny będą nieco wyższe, że z różnych powodów takich czy innych, które wyjaśniasz, te, te ceny będą nieco wyższe. I wtedy już nastąpi ten moment, i mówisz: słuchajcie, no tutaj mamy nasze rozwiązanie, ale już ten kontrakt jest nieco wyższej cenie. Nie będzie zaskoczenia. Może będą negocjacje, może będą próby rozmowy, ale nie będzie skoszenia, bo grunt był przygotowany. To jest bardzo ważne, żeby nie zaskakiwać stałych klientów podwyżką cenową, żeby to dla klientów było przewidywalne. To, to jest duża wartość w relacji z klientami. Czy coś jeszcze bym podpowiedział, jeśli chodzi o sposoby, o techniki podwyższania cen? Myślę, że na koniec powiem coś, co jest banalne: podaż i popyt. No, od czego zależy cena? Prawa podaży i popytu. Czyli jeżeli rozwiązań, które ja oferuję, jest bardzo mało na rynku, to mogę oferować to w bardzo wysokiej cenie, bo i tak się znajdą klienci, którzy chcą to zakupić. Natomiast jeżeli na rynku jest ogromna podaż tego typu rozwiązań, jestem jednym z setek czy z tysięcy dostawców. W związku z tym popyt na moją usługę może być niewielki, mogę być zmuszony, żeby obniżać cenę. Stąd podpowiedź starać się być na takim rynku, z takimi rozwiązaniami, gdzie jest niewielka podaż, a ogromny popyt. Może się na przykład okazać, że masz klientów niskobudżetowych, trudno jest ci im odmówić świadczenia usług, ale jest popyt od dobrze płacących klientów, tylko ty nie masz tak naprawdę czasu, żeby te rozwiązania wprowadzać, żeby im świadczyć te usługi. W jaki sposób można zadziałać, ograniczyć podaż czasu dla tych, którzy są z niskim budżetem. Inaczej mówiąc, jeżeli świadczysz swoje usługi przykład przez 100 czy 150 godzin w miesiącu, no to może przez 30 godzin będziesz świadczyć dla tych, którzy są na niskim pułapie budżetowym, a resztę swojego czasu możesz przeznaczyć dla tych którzy są już na wyższym poziomie cenowym. I dzięki temu zmienisz sobie strukturę przychodu, czyli tej, ta gra na tej dźwigni podaży i popytu. Czyli zmniejszyć też swoją dostępność dla tych, którzy gorzej płacą, to też jeden ze sposobów, żeby tutaj mądrze zadziałać. No i to tyle, co chciałem podpowiedzieć. To te cztery sposoby, cztery wskazówki, w jaki sposób podwyższyć ceny. Czyli zaczynając od tego, żeby pomyśleć, w jaki sposób zarządzić nowymi klientami, bo to jest najprostsza, najbardziej oczywista droga podwyższania cen. Potem zmienić strukturę cenową, także mieć trzy półki cenowe: cenę dobrą, lepszą i najlepszą. Potem warto też pomyśleć o sposobie podwyższania cen dla stałych klientów, o tej dyplomacji, o tym przygotowaniu nieformalnym. No i czwarta podpowiedź działać na starej, dobrej zasadzie podaży i popytu. Zobaczyć, gdzie w tej dźwigni podaży i popytu się znajdujemy i w jaki sposób tutaj tak to funkcjonować, żeby mieć dobrą strukturę przychodów. Tyle mam nadzieję, że Ci to pomogło. Pogodnie Cię pozdrawiam.